Nad tym się teraz jaram, to jest teraz moje największe zainteresowanie, nawet większe chyba niż kosmetyki. Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym upalnym vlogu, w upalnym dniu. Ja testuję nową kieckę, nową tuniczkę z Shinu, bardzo zwiewna, bardzo wiskozowa, czyli taka jak lubię najbardziej. A ja zapraszam was dzisiaj na kącik mola książkowego. Kącik mola książkowego. I w dzisiejszym kąciku mola książkowego Współczesna wojna Justyny Kopińskiej, reportaż, coś takiego nie za bardzo lekkiego na wakacje, ale jednak myślałam, że będzie coś więcej na temat wojny w Ukrainie, na temat właśnie tego, co się tam dzieje, jak to teraz wygląda, jak to się tam toczy, jakieś historie powiązane z tym. No tutaj ten reportaż dotyczy wojny na wielu różnych wielu różnych odniesieniach, więc mamy tutaj wojnę taką Polski z Polską, kobiety o kobietach, mamy dużo aborcji, mamy dużo LGBT, wspomnienia o wojnie w Ukrainie też jest oczywiście, ale jakoś tak nie porwał mnie ten reportaż, jakoś taka nie byłam zadowolona. Pozostałe reportaże Justyny Kopińskiej jak najbardziej na tak, ten jakoś mi po prostu nie przypadł do gustu. I druga książka to Rosyjscy tyrani, tak można powiedzieć, troszeczkę w temacie, w związku z obejrzanym serialem o Katarzynie Wielkiej na HBO. Chciałam troszeczkę więcej dowiedzieć się na temat tych faktów historycznych, więc w tej książce jest o Iwanie Groźnym, jest o Katarzynie Wielkiej, o ich rządach, o połączeniu też z Polską, no i tam dochodzimy pomiędzy tymi tyranami, dochodzimy do rządów Putina i tam też jego życiorys jest przytoczony. No jest to wiedza taka bardzo książkowa, no tak jakbym siedziała gdzieś na wykładzie historycznym, tak jakby po prostu suche fakty zostały mi przekazane, nie było to jakieś super zaciekawiające, nie było to takie, że jakieś ciekawostki, miałam nadzieję na jakieś ciekawostki o życiu, nie miałam, miałam nadzieję na jakąś taką historię w formie opowiadania, to było takie, nie bardzo porywające, więc akurat te dwie książki chciałam wam o nich opowiedzieć, ale taka moja opinia jest, no mam takie mieszane uczucia. Kącik mola książkowego. W ogóle to dajcie mi znać, czy w te upały wy też tak macie, że po prostu nie umiecie gadać. Ja nie umiem gadać, nie umiem po prostu złożyć słów, nie umiem po prostu się wysłowić, gdzieś tamten mój mózg strasznie wolno pracuje, na niższych obrotach, ważniejsze są inne sprawy niż poprawne wysłowienie się, więc po prostu czuję się jak taka po prostu małpka w te upały. Myślę tylko o wodzie i o chłodzie, no tak to wygląda. Dajcie mi znać, czy u was też tak jest. As a kid, I used to live out by a lake, with lightning bugs collecting sticks and secret handshakes. Zapraszam na hol zakupowy. Rozmawialiśmy ostatnio o felce Azura. Felce Azura zakupione. Taki i jeszcze lawenda. Byliśmy w Dilzie. Szłepsik, Wildberry. Taka popielniczusia, śliczniusia. Takiego pink, the pink stuff. Do czyszczenia. Bardzo nam się spodobały te odświeżacze, więc wzięłam taki jeszcze jeden. Co tu jeszcze jest? Narzekałyście, że nic dla Stefanka. Nic dla Stefanka nie kupujemy nigdy, żadnych dobroci. To wam pokażę teraz, jakie dobroci zostały zakupione dla Stefanka. Jakie miseczki różowe. Co z tego, że jest chłopczykiem? Z różowej miseczki też się ucieszy. Różowa miseczka na jedzonko. I uwaga, ktoś tu postawił dzbanek. I biała na wodę, albo odwrotnie. Zobaczymy, jak to będzie. Tu jeszcze granole karmelowe kupiłam synowi. Jeszcze zostało zakupione takie w Action. Takie
jak to się nazywa, prześcieradło za 19 zł. Przetestujemy, zobaczymy. Standardowo już, można powiedzieć, popcorn z karmelem w dilzie. Co tu jeszcze jest? A tu jeszcze Ambro Ice, chłodzący żel, przyda się. Takie dwie pierdołki kosmetyczne, proszę bardzo. Face scrub brzoskwiniowy. I maseczkę do twarzy, taka jakaś grejpfrutowa. Myślę, że będzie spoko. To tu Piotruś sobie jeszcze nakupił. Piotruś sobie pokupił na wyjazd takie ciasteczka. One są jeszcze w środku osobno pakowane. Jedne takie. O, tu są jeszcze te grain z jogurtem dla młodego. Paprykowe. I boczkowe. I jeszcze co zostało zakupione? Coś takiego. Hot czekolad. Ciekawe, czy można to zrobić na zimno. Zimną czekoladę. Mrożone, w sensie mrożoną czekoladę z kostkami lodu. Taki napój po prostu, więc Mars. Coś takiego w dealsie. Więc takie zakupy. Głównie pojechane było właśnie po to. A tu jest jeszcze jeden, ten Pure Air. To słuchajcie, kosztuje 4,70 bodajże. 240 ml, naprawdę ciężkie, naprawdę ładne zapachy. I was invincible then. My heart so pure, I had no fear. And those were the years that I hoped for. Halo, dzień dobry. Stoję przed wiatraczkiem. Wiatraczek tutaj na mnie wieje, jest przyjemnie. Byliśmy ostatnio właśnie też przy okazji w Action i kupiliśmy chociaż jednego tego wiatraka. Mimo że mamy klimę w kuchni, no to jednak, żeby trochę ruszyć tym powietrzem, żeby po prostu coś wiało, żeby był przyjemny powiew. Więc dzisiaj niedzielka, ja już wyszykowana, jestem sama w domu, syn u babci, jeszcze ostatni tydzień wakacji korzysta z wakacji u babci, mąż pojechał w Traskę, zostałam sama, samiuteńka, zabieram się z moją mamą dzisiaj na obiadek, jedziemy dzisiaj na obiadek taki wspólny, więc co, no, zabieram was ze sobą. Ostatnio były zakupki, tak jak pokazywałam wam właśnie te płyny do płukania, tym się teraz jaram, to jest teraz moje największe zainteresowanie, nawet większe chyba niż kosmetyki, płyny do płukania, rzeczy do sprzątania jakieś tam, no po prostu myślę, że w życiu każdej kobiety przychodzi taki czas, kiedy właśnie te rzeczy się, tymi rzeczami się bardziej interesuje właśnie niż kosmetykami, więc pojechaliśmy po te rzeczy, pojechaliśmy po te płyny do płukania, bo stwierdziłam, że jednak chcę, żeby te ubrania pachniały dłużej niż te 5 minut po ich wypraniu, więc będziemy testować te płyny Felce Azura. Byliśmy też wtedy na pizzy, na tych zakupach w naszej ulubionej knajpce, w naszej ulubionej pizzerii Tutti Santi, którą oczywiście polecam, jeżeli będziecie gdzieś w Krakowie, jeżeli ktoś jest z Krakowa, jeszcze nie był, no to serdecznie polecam, koniecznie z oliwą czosnkową. No i dzisiaj znowuż gorący dzień, 29 stopni, sukienkę mam już na sobie, zielona z Selbes. Wczoraj w nocy polało i tak porządnie, waliło piorunami, waliło grzmotami, grzmociło całą noc, można powiedzieć. Więc tak, o, już mnie wołają, lecę. Stefankowi gorąco. Zapraszam na projekt Denko sierpniowy. Dużo zwyklaków, od razu wam mówię, więc przelecimy przez to dosyć szybko. Balea wykończone, dwa żele, jeden taki mango brzoskwiniowy, bardzo pachniał właśnie, przypominał mi zapachem brzoskwinie. Drugi Hawaiian Dream kokos, taki troszeczkę średni, najmniej mi się właśnie podobał ten. Dobrze, Stefanku, już możesz tutaj siedzieć. Możesz tu siedzieć. Kokosowy, kokosowo-kwiatowy jakoś tak mi najmniej przypadł do gustu. Wykończony w końcu Head & Shoulders, ten Deep Cleanse, który kupiłam na wyjazd do Austrii w grudniu. Wykończony też jak zwykle Isana, mój Invisible, co miesiąc się on tutaj pojawia w Denku.
Wykończona też Facella, płyn do higieny intymnej, to jest marka Rossmanowa. Wykończony został również żel aloesowy z Eveline, to była już taka końcóweczka. Ostatnio mój syn się spiekł na pracach, był na kładaniu kostki, więc trochę go przypaliło, więc było stosowanie pantenolu i było stosowanie właśnie aloesu. Wykończony, o tu jest jeszcze jakiś włos swój. Wykończony balsam do ciała. Nie mam miesiąca, kiedy nie wykończę jakiegoś opakowania. Tym razem był to Fluff. Śmietanka do ciała. No po prostu bardziej jak masło niż jak śmietanka, o zapachu jak mandarynki. To miał być zapach mandarynki. Taki po prostu bardzo jogurtowy, jogurtowo-pomarańczowy zapach. Bardzo tłusty. Nie polecam zdecydowanie na wakacje. Skorzystałam z niego tylko w tych dniach, kiedy było zimno, kiedy było chłodno, chłodniejsze wieczory, wtedy on miał okazję się gdzieś tam wchłonąć i nie kleiłam się do niczego, więc akurat gdzieś tam w sierpniu pomiędzy została resztka, więc go zużyłam. Zostały zużyte maseczki, maseczka nawilżająca aloesowa, maseczka to nie wiem jaka była, Exotic Party, no też jakaś tam nawilżająca, odżywcza, pachniała ładnie kokosem, ta była wyciskana, ta była w płachcie i ta też była w płachcie z zieloną herbatą, bardzo przyjemne w płachcie, bardzo lubiłam korzystać z tych maseczek w płachcie w czasie, kiedy no jest gorąco, więc to było takie schłodzenie dla mnie. Wykorzystane dwa olejki z Nuxa, miniaturki, które miałam w kalendarzu adwentowym z Nuxa, czyli ten Haile Prodigious, bardzo ładnie pachniał tak kwiatowo, a ten był, jak możecie zobaczyć, taki opalizujący, taki złoty i bardzo mi się spodobał ten efekt, bo on bardzo ładnie pachniał. I dodatkowo został taki piękny połysk na skórze, nie taki dyskotekowy, tylko naprawdę taki bardzo delikatny, więc być może jeszcze kiedyś po niego sięgnę, albo po prostu po jakiś tańszy zamiennik, bo wiem, że ta większa wersja, chyba 100 ml kosztuje naprawdę sporo, więc widziałam w Primarku coś podobnego, widziałam w Primarku takie duże wersje z olejkiem właśnie, z czymś takim, z opalizującym olejkiem, więc to była bardzo fajna opcja. W końcu wyrzucam Koi Power Lift Eye Booster, pojawiał się w ulubieńcach, a naprawdę świetna rzecz, świetny serum z kuleczką, z taką chłodzącą kuleczką pod oczy. Wiem, że kilka z was szukało takiego wyjścia pod oczy, takiego kremiku, takiego właśnie boostera, serum pod oczy, więc bardzo wam polecam. Wykończone i robiłam porządek trochę w lakierach, nie mam pojęcia co to jest, jakiś lakier, jakaś baza, jakiś taki dziwny kolor, coś utwardzającego. No jest to ze mną już przynajmniej dobre 5 lat, więc stwierdziłam, że żegnamy się, więc wcale nie tak dużo rzeczy, takie podstawy, trochę chłodzenia, trochę nawilżania i tak wygląda denko sierpniowe. And it felt so right. Never wait.